Dzień dobry, Marek, umiłowani, Chrystusie Panu, kochane siostry moje, kochani bracia, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie, gorąco Was pozdrawiam, ściskam każdego z Was, każdy z osobna, jest moc. Jezus jest naszym Panem, kochani. I tak dzisiaj sobie przechodzę przez te właśnie tutaj pola winogronów i zobaczcie, kochani, że wszyscy ludzie zauważyłem, jak już ten winogron już pozbierają, te kiście wszystkie eleganckie, takie piękne, dorodne. Takie wielkie tu rosną, takie te winogrona zielone, takie soczyste, słodziutkie, taki owoc super, nie? No to później oni te wszystkie te gałęzie obcinają, zauważyliście? Zobaczcie, takie suche, takie gałęzie popcinane są i teraz zauważyłem, że mnóstwo jest takich już pączków, takich zielonych, takich fajnych pączków, że te pączki już tak wybijają się do góry, nie? Wybijają się tak do światła, żeby rosnąć, nie? I zobaczcie, że teraz człowiek musi to pielęgnować, żeby to wszystko, żeby to rosło. Zobaczcie, że zabronowane jest tam takim jak to się nazywa? Glebogryzarka, o! Glebogryzarku przejeżdżają, zbierają, żeby tam za bardzo chwastów nie rosło. Chwasty, żeby nie rosły, kochani. To jest piękne, że my też jesteśmy takimi właścicielami swojego pola. Jesteśmy właścicielami swojego pola, naszej duszy, która jest nieśmiertelna, kochani. I trzeba też to pielęgnować, mam taką refleksję, bo zobaczcie, kochani, że Pan Bóg, nasz kochany Ojciec, może nas, kochani, też tak przycinać delikatnie, jak już wydajemy jakieś suche jakieś rzeczy, już się w nas robią, to Pan Bóg może nas, kochani, odrzeć z tego, poucinać, to może być bolesne, to może być, kochani, jakieś przywiązanie zbyt mocne do pieniądza, to może być przywiązanie do drugiego człowieka, do jakichś relacji, może toksycznych, może ludzie, znam takich ludzi, którzy, załóżmy, są tylko z kimś po to, no bo czują się samotni. Tak naprawdę nie ma w tym żadnej takiej Bożej miłości, nie ma w tym w ogóle modlitwy. I te związki niby są takie, ale to wszystko takie suche w tych związkach jest. Nie ma szacunku, tam każdy gdzie indziej chodzi, tak gdzieś pójdzie na dyskotekę, ten gdzieś pójdzie tam do swoich kolegów. I taki to związek, nie? Taki toksyczny trochę, nie? Nie ma w tym modlitwy, sakramentów, nie ma nic, takie wszystko takie wysuszone, nie? I może to jest ten czas właśnie, żeby zobaczcie, co tu się dzieje, nie? Jakie to są chaszcze, tego nikt, kochani, jakby nie... O, to jest słabo widać. Nikt tego nie pielęgnuje, zobaczcie, nie? Ale jeżeli, kochani, będziemy dali się Panu Bogu z tego wszystkiego odrzeć, żeby to On odzierał nas z tego wszystkiego, co jest zbędne, co jest niepotrzebne, co może... Zobaczcie, bo jak chaszcze są, to ciężko się przedostać tam gdzieś ręką nawet, nie? Bo zaraz ręka się gdzieś... ręka się pobrudzi, albo gdzieś otrzesz się o jakieś kolce. I zobaczcie, że jeżeli będziemy wyrywali te chaszcze, pozwolili Panu Bogu odzierać nas z tego, to wtedy będzie miał dostęp do nas Bóg większy. A tak jak dzisiaj żyjemy w jakichś chaszczach, kochani, żyjemy, no to ciężko nam doświadczać tego Boga, prawda? Ale jeżeli żyjemy powyrywani z tych chaszczy, oczyszczamy nasze serduszko, naszą duszę oczyszczamy, to wtedy takie pąki rosną. Zobaczcie, jak Jezus porównuje, nie? Że wy jesteście latorośle, a ja jestem krzewem winnym. Ojciec jest tym, który go uprawia. I zobaczcie, że jeżeli my mamy świadomość, że zapuszczamy korzenie w Jezusie Chrystusie, na fundamencie budujemy swoje życie. Wszystko, co mamy, kochani, to jest wszystko pochodzi od Niego. Wszystko, co masz, czego byś nie otrzymał. Co masz, czego byś nie otrzymał, kochani. I to jest piękne, że jeżeli dajemy Bogu, naszemu ogrodnikowi, pozwalać, żeby odzierał nas wszystkiego, żeby to On pielęgnował naszą duszę, wtedy, kochani, wielkie owoce będą, naprawdę soczyste takie winogrona, końcowy efekt. Będziemy pielęgnowali, my też musimy przykładać jakby rękę do tego, żeby cały czas czuwać nad tym, żeby żaden chwast nie wdarł się do naszego serca, na nasze te piękne, wspaniałe, czyste pole, jakim jest nasza duszyczka kochana, nasza dusza nieśmiertelna, która może zakosztować Boga i jego owoców. Jak już nawet pączki się wydobywają, kochani, zobaczcie, pączki wydobywają się soczyste takie, nie? Już będzie wiadomo, że taki będzie winogron duży, ogromny, to jest niesamowite owoce. I zobaczcie, kochani, że nieraz my chcemy tak, żeby owoce szybko były, owoce jakieś modlitwy, czy owoce jakichś naszych działań, nie? Kochani, pamiętajcie, że najważniejsze moim zdaniem jest to robić swoje. I ja zawsze każdego człowieka, który ogląda te moje filmiki, który gdzieś tam zagląda na moją stronę, zawsze polecam każdego człowieka Bogu, Jego miłosierdziu i Matce Najświętszej. I mówię, Boże, niech będą owoce, niech oni do Ciebie wrócą, niech oni wrócą, żebyś Ty ich zbawiał, nie? Że tak jak Święty Paweł mówi, pozyskać dla Chrystusa.
Ja tylko, to jest moje marzenie, pozyskiwać dla Chrystusa i amen. I kochani, zobaczcie, że sami chcemy tak szybciutko wszystkiego i zobaczcie, że nie zawsze tak owoce, trzeba cierpliwości mieć dużo, a żeby mieć cierpliwość, to trzeba się jej nauczyć, trzeba cierpliwość robić swoje i czekać. Zobaczcie, malutki, tam dalej już nie będę podchodził, malutki taki pączek jest, ale z tego malutkiego pączka za jakiś czas deszcz pada, użyźnia tą glebę i ten pączek coraz taki większy, taki zielonkawy, taki soczysty i coraz więcej. I później tak wybuja ten winogron, że mnóstwo kiści na takim jednym kawałku tego drzewka malutkiego, mnóstwo takich kiści rośnie, kochani. I to trzeba czasu czasami. Czasami my też musimy jakby dać Bogu, żeby to On wydawał owoce z nas, kiedy On chce. My tylko róbmy swoje, żyjmy Słowem Bożym, kochani. I dawajmy przykład jakby naszym życiem, kochani. Naszym życiem, bo jak wiecie sami, nie? To, co będziemy zamieszczali na internecie, a nie będziemy żyli. No, wiara martwa jest bez uczynków, kochani. Wiara jest martwa bez uczynków, kochani, także warto sobie to przemyśleć. I tyle, kochani, no i to jest piękne, no, że możemy jakby pozwolić się Bogu, żeby nas pielęgnował, oczyszczał, jest naszym dobrym, najlepszym, najwspanialszym ogrodnikiem, naszym tatusiem, wspaniałym, zobaczcie, no Jezus jest naszym Panem i mówi, że wy jesteście moimi latoroślami. Wy jesteście latoroślami, my takie latorośle. A ojciec jest krzewem, a ja jestem krzewem winnym. I zobaczcie, krzew winny gdzieś od ziemi wyrasta, gdzieś od fundamentu, załóżmy, nie? I to jest fundamentem, jest Jezus. I zobaczcie, że my jesteśmy jakby, każdy człowiek jest jego mistycznym jakby ciałem. Jeden kościół stworzył, także każdy człowiek ochrzczony jest jak taką jego latoroślą soczystą. Od nóżku, taką od niego odbija się jakby, nie? To jest niesamowite, kochani, że wszyscy jesteśmy Kościołem, każdy człowiek ochrzczony. Dlatego pamiętajcie, kochani, też o mnie w modlitwie, módlcie się dużo za mnie, bo też jest ciężko, nie jest taki łatwy czas. Walczę się, zmagam cały czas walka trwa jakaś duchowa o to, żeby nie zapuścić jakiegoś chłamu w swoją duszę, jakichś haszczów. Trzeba nieustannie pielęgnować, prosić Jezusa ogrodnika, żeby to wszystko pielęgnował, oczyszczał, żeby haszczów nie było, kochani. Dobra, ale fajnie jest, idę ja na modlitwę. Na różaniec idę, niebieski krzyż, kochani, będę pamiętał też o was. Maryja, kochana moja, wasza też mateczka. Mateczka najpiękniejsza, kochana, już nie mogę się doczekać, kiedy ją zobaczę, jak umrę. Kiedy umrzesz, zanim umrzesz, to nie umrzesz, kiedy umrzesz. Kiedyś tak ksiądz Pawłukiewicz powiedział pięknie, nie? Kiedy umrzesz, zanim umrzesz, to nie umrzesz, kiedy umrzesz. Dlaczego trzeba umierać dla siebie, dla swoich zachcianek, dla swoich porządliwości, aby rodzić się w Chrystusie, kochani. Pokój, dobro. Amen.